Sojuz! Jesteśmy za Unią Europejską. Cała Ukraina pokazała dziś, że Ukraina to już Europa. Ukraina to Europa. Ukraina to Europa! Ukraina to Europa! We Lwowie oraz Iwano-Frankiwsku, a także w innych miastach Ukrainy studenci rozpoczęli ogólnoukraiński strajk. Wyszli na ulicę, aby walczyć o swoją drogę do Europy. Jest to pokojowa i cywilizowana akcja protestu przeciwko decyzji najwyższych władz państwa ukraińskiego. Improwizowana trumna z napisem Tajożny Sojuz mówi sama za siebie. Opuszczone zajęcia studenci nadrobią, a dziś uczestniczą w eurouniwersytetach na placach swoich miast. My powinni chcę pokazać swój namiar i najważniejsze pokazać... Powinniśmy udowodnić swoje zamiary, a najważniejsze, udowodnić swoją wiarę w nasze dążenia. Zwracam się do Was słowami Josipa Slipyja. Chciejcie więcej. Chciejcie tworzyć samych siebie. Bażajcie wielkiego. Trzeba bażać tego, żeby robić samego siebie. Współczesna młodzież osiągnie więcej. Są odważni, mają własne poglądy. Są ludźmi wolnymi, którzy nie boją się prawdy. Nie są leniwymi, nie są karierowiczami. Młodzi Ukraińcy wybierają drogę wartości europejskich, gdzie ceniona jest godność człowieka, są przestrzegane normy prawne, takie same dla wszystkich obywateli, gdzie jest godna płaca, pełna odpowiedzialność państwa i ochrona socjalna. Naszym celem Europa, skandowała młodzież, naszym celem Europa, deklaruje społeczeństwo ukraińskie.